Dzień dobry, Bartosz Sawicki, Dom Maklerski, TMS Brokers. Początek tego tygodnia to korekcyjne osłabienie dolara amerykańskiego i jednoznaczne pogorszenie się nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych. Widać to szczególnie mocno na giełdach. Faktycznie sesja na Wall Street nie przyniosła jakiejś bardzo mocnej przeceny, ale w Azji zdecydowanie dominowali już sprzedający. Również początek handlu na rynkach europejskich stoi pod znakiem dominacji strony podażowej. Wśród spółek warto odnotować bardzo gwałtowną, bo w tej chwili około 12% przecenę akcji brytyjskiej sieci handlowej Tesco, której wyniki finansowe nie będą w stanie sprostać oczekiwaniom rynku. Na rynku walutowym kurs euro-USD powraca w okolice 1,2350. USD JPY cofa się pod 1,120. Natomiast jedna uncja złota spot powraca ponad poziom 1200 dolarów, pod który testowała wczoraj. Obecnie wyceniana jest na niemal 1210 dolarów. W kolejnych godzinach warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dane dotyczące produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii. Ta publikacja o godzinie 10.30 i na odczyt indeksu oddającego nastroje małego biznesu w Stanach Zjednoczonych, ale publikacja ta nigdy nie była w stanie wywołać większej zmienności na rynku. Na rynkach surowcowych warto zwrócić uwagę na nowe minima ropy naftowej, na przecenę gazu ziemnego, który dziś nieco odbija, ale generalnie w ostatnich dniach znajdował się pod silną presją wysokich temperatur utrzymujących się w Stanach Zjednoczonych. Z kolei płody rolne i surowce agri znajdują się w fazie wyczekiwania na jutrzejszy raport WASDI, który naszym zdaniem w przypadku soi będzie oddziaływał negatywnie na ceny. W przypadku pszenicy może okazać się impulsem do kontynuacji wzrostów, natomiast powinien mieć stosunkowo neutralny wydźwięk w przypadku notowań kukurydzy. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.